Mamy takie zadanie. Niech f będzie funkcją taką, że f od minus 1 jest równe 3 i F' od minus 1 jest równe 5. Niech g równa się, i tutaj mamy równanie funkcji g, g od x równa się 2x do trzeciej. Niech teraz duże f będzie funkcją zdefiniowaną jako duże f od x równa się małe f od x podzielone przez g od x, czyli ta funkcja jest zdefiniowana jako iloraz tych dwóch funkcji f i g, małe f i g. No i teraz zadanie. Ile jest równe f' od minus 1? Czyli jaka jest wartość pochodnej tej funkcji duże f w minus 1? No dobrze. Skoro mamy obliczyć wartość pochodnej, no to widać, że będziemy tutaj musieli skorzystać ze wzoru na pochodną ilorazu funkcji. Dlatego, że ta funkcja duże f jest zdefiniowana jako iloraz dwóch funkcji, które tutaj mamy jakoś scharakteryzowane. No więc skorzystamy z tego wzoru, więc ja go teraz przypomnę, czyli. Przypomnę teraz, jaki jest wzór na pochodną ilorazu. Tutaj mamy dwie funkcje. Jedną w liczniku, jedną w mianowniku. To jest ta funkcja w liczniku, a tutaj jest ta funkcja w mianowniku. No i teraz, jak się liczy pochodną ilorazu, no to ten wzór jest taki. Najpierw mamy pochodną licznika f' od x razy mianownik, czyli razy g od x. Odjąć. Teraz ta funkcja, która jest w liczniku, czyli f od x, bez różniczkowania, razy pochodna tej funkcji w mianowniku, czyli razy g' od x. I wszystko to jest podzielone jeszcze przez g od x do kwadratu. Ten wzór sobie wyprowadzaliśmy w którymś z poprzednich filmów, no i tutaj mamy przykład jego zastosowania. No dobrze, ale teraz nas tutaj pytają o wartość tej pochodnej. W punkcie minus 1, to ja może wstawię teraz wszędzie za x minus 1. Czyli co to jest f' od minus 1? No to trzeba przepisać to samo, tylko wstawić wszędzie minus 1 zamiast x. Czyli tutaj będzie f' w minus 1 razy g od x, ale to sobie może zapiszę za chwilę, żeby nie zmieniać ciągle tych kolorów. Tutaj będę miał f od minus 1 i to jest pomnożone przez g od minus 1. Tu jest minus, a to jest pomnożone przez g' od minus 1. I wszystko jest podzielone jeszcze przez g od minus 1 do kwadratu. No dobrze, i teraz, ile jest f' od minus 1, to wiem, bo to jest 5, jest to podane. Ile jest f' od minus 1, to wiem, bo to jest 3, to jest tutaj podane. Jeszcze potrzebuję wartość funkcji g w minus 1 i wartość pochodnej funkcji g w minus 1. A to odczytam ze wzoru funkcji g. Może zaczniemy od Obliczenia wartości. Może tutaj napiszę sobie wartość. Ile jest g w minus 1? No to trzeba po prostu wstawić. 2 razy minus 1 do trzeciej No to będzie minus 2. Teraz ile jest g' od minus 1? No muszę obliczyć pochodną. Pochodną łatwo obliczę, bo mam wzór funkcji. Czyli mogę napisać, że g' od x, to co to jest pochodna x do 3. Mamy 2 razy pochodną x do trzeciej to jest 3x kwadrat, tak się różniczkuje funkcję potęgową, że się bierze ten wykładnik, mnoży się w, przez ten wykładnik i zmniejsza się wykładnik o 1, czyli to będzie 3x kwadrat. Czyli po pomnożeniu przez 2, 2 razy 3 to będzie 6x kwadrat. Taki jest wzór tej funkcji. No więc g' od minus 1 to będzie 6 razy minus 1 do kwadratu, czyli 6 po prostu. No to jestem teraz gotów, żeby wstawić wszystkie te wartości liczbowe do tego wzoru, który tutaj sobie wcześniej, f' od minus 1, który tutaj sobie wcześniej napisałem. No to po kolei będę teraz wstawiał. Czyli ile jest f' od minus 1? To jest 5. Czyli tutaj wstawiam 5. Dobrze. Ile jest dalej g od minus 1? g od minus 1 to jest tutaj, to jest minus 2, czyli to jest pomnożone przez minus 2. Ale g od minus 1 występuje też tutaj w mianowniku. To od razu też wpiszę, że to będzie minus 2, jest ten kwadrat, czyli minus 2 do kwadratu w mianowniku. Dobrze, dalej mamy co? Dalej mamy f od minus 1, to to jest tutaj napisane, to jest 3. Czyli będzie odjąć 3 razy razy co razy G prime od minus 1 a G prime od minus 1 ma no, uliczone tutaj, to jest 6, czyli razy 6. No dobrze, no to mogę teraz wykonać te, te działania, to może napiszę to tutaj, bo mam jeszcze trochę miejsca. Czyli tutaj mam 5 razy minus 2, to będzie minus 10. Odjąć 3 razy 6. 3 razy 6 to jest 18. Odjąć 18, podzielić przez minus 2 do kwadratu, czyli przez 4. No to to będzie wtedy minus 28 przez 4, czyli to będzie minus 7. No i to jest wynik ostateczny. Wartość tej pochodnej. W punkcie minus 1 jest minus 7, czyli to tutaj wpiszę w pol odpowiedzi. Minus 7. Taka jest odpowiedź do tego zadania. A żeby to obliczyć, to skorzystaliśmy ze wzoru na pochodną ilorazu no i z tych informacji o funkcjach w liczniku i w mianowniku, które mieliśmy tutaj w treści zadania.